Witam Państwa w premierowym odcinku magazynu Widzowa Łódź. Ze mną w studiu nasi szanowni goście Mariusz Stępiński oraz Patryk Stępiński, piłkarze Widzowa Łódź oraz reprezentacji Polski 2019. Dzień dobry. Witam. Za nami spotkanie z Piastem Gliwice. Spotkanie, przypomnę, zakończyło się wynikiem 2-1 dla Widzowa Łódź po bramkach Kaczmarka oraz Broźna w 10 minucie. To nie było łatwe spotkanie, prawda panowie? To moim zdaniem było takie spotkanie, które trzeba zaliczyć do spotkań, w których liczą się tylko punkty i tutaj jakby ten plan wykonaliśmy, ale sama gra pozostaje do życzenia. Mieliśmy dużo szczęścia w ostatnich minutach. Jedna indywidualna akcja przesądziła o tym, że wygraliśmy to spotkanie, ale rzeczywiście, jeżeli tutaj w piątek chcemy wygrać z Wisłą Kraków, to zdecydowanie musimy poprawić tą grę i wrócić do tych pierwszych meczów, kiedy to graliśmy bardzo dobrą piłkę. Właśnie, 90 minuta meczu, wynik 1-1 w Gliwicach. Kibice zamarli, bo spodziewali się, że ten wynik zakończy się remisem. Widzew do Łodzi przywiezie tylko jeden punkt, ale świetna akcja Mariusza Rybickiego z drugiej strony, bieg w pole karne. Zachował się, można powiedzieć, jak rasowy napastnik, który już od lat gra w Ekstraklasie. Zaskoczyła Cię może, Patryk, ta akcja Mariusza? Spodziewałeś się tego, że on w ten sposób ruszy? Nie, my mamy możliwość na co dzień grania na treningach z Mariuszem i wszyscy wiemy, jakie posiada umiejętności. Na pewno na boisko w takim celu, żeby próbować tych akcji swoich i jedna z nich przyniosła pożądany efekt. Słuchajcie, posłuchajmy co na temat meczu Piasta Gliwice z Wydzewem Łódź w Gliwicach. Mieli do powiedzenia trenerzy na konferencji prasowej. Cóż, na takim meczu można powiedzieć. Na pewno plus, że mamy 3 punkty. To jest wartość dodana i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast jeżeli spojrzymy na cały mecz, to no, trochę nam dzisiaj też dopisywało szczęście, bo mogliśmy ten mecz zakończyć inaczej. Ale zespół walczył do końca. Były problemy w szczególnie drugiej połowie, gdzie robiliśmy zmiany i to wszystko nam uciekało. Jakieś drobne kontuzje. Tutaj na pewno plus dla zespołu, że do końca potrafił jeszcze tą jedną indywidualną akcją Rybickiego zdobyć piąty punkt. Na pewno mecz, wynik dzisiaj przegrywamy spotkanie, ale wynik mógł być różny. Do końca walczyliśmy o to zwycięstwo. Zostaliśmy skarceni w 90 minucie rzutem karnym. Na pewno to nie są przyjemne rzeczy i zdajemy sobie z tego sprawę, że gdzieś te punkty nam uciekają, które wcale nie musiały uciec. Natomiast no, taka jest piłka. Jeżeli się nie wykorzystuje, my największe pretensje mamy dzisiaj do siebie. I sytuacji mieliśmy multi, grając w Ekstraklasie, jeżeli chcemy się utrzymać, musimy sytuację wykorzystywać. I musimy zrobić wszystko, żeby zwiększyć skuteczność pod bramką przeciwnika. Właśnie, skuteczność pod bramką przeciwnika. Panowie, widzę w tych sytuacji w Gliwicach miał więcej niż Piast? Myślę, że w pierwszej połowie szczególnie widzę miał więcej tych sytuacji, ale strzeliliśmy tą bramkę, też widziałem wypowiedzi Łukasza Brozia po meczu i tak jak już wspomniał, zamiast próbować strzelić drugą bramkę, to cofnęliśmy się i próbowaliśmy grać na czas, a przeważnie tak bywa, że jeżeli ktoś gra na linii, gra na czas, to potem zostaje skarcony i drużyna przeciwna wyrównuje stan spotkania, a potem trzeba gonić wynik, ale tutaj na szczęście mieliśmy na tyle dużo farta piłkarskiego, że wygraliśmy to spotkanie i to też tym bardziej cieszy, że zwycięstwo w 90 minucie. Właśnie, to się potwierdza to, co, o czym mówiono kiedyś o Widzewie, że Widzew to drużyna z charakterem, to jest drużyna, która zawsze walczy do końca. Ta bramka w 92 minucie jest tego potwierdzeniem. Natomiast mnie niepokoi jeden, otóż Widzew zaczął znowu grać z kontry, prawda? To nie jest już drużyna, która na początku, tak jak widać było, gra swoją własną piłką, ale się nastawiła chyba na kontrę. Nastawiliście się na kontrę, faktycznie tak to wyglądało? Trener wam mówił, że macie grać z kontry? Może Patryk. Nie, no, myślę, że to wychodzi też w trakcie meczu, tak? Jeżeli wynik układa się dobrze, dla nas strzelamy szybko bramki i wtedy nie musimy atakować cały czas i próbować zdobywać za wszelką cenę następne bramki, tylko czekamy na błąd przeciwnika i taka sytuacja, że zaczynamy grać z kontrataku, bardziej wynika z tego,
co się dzieje na boisku, niż z jakichś wcześniejszych założeń specjalnych przed meczem. Słuchajcie, wielu kibiców przed meczem z Piastem Gliwice obawiało się tego, że to jest kolejne spotkanie z Beniaminkiem. Pamiętamy ten pierwszy mecz w Pucharze Polski, gdzie odpadliśmy po zwycięstwie Piastem Gliwice 1-0. Później przyszedł kolejny Beniaminek, czyli Pogoń Szczecin. Tutaj mecz zakończył się naszym przegranym 3-1. Czy nie było strachu trochę też wśród Was, że to kolejny Beniaminek, znowu ta pasa może być podtrzymana, że znowu przegramy? No, moim zdaniem tutaj nie ma co patrzeć, czy to jest Beniaminek, czy to jest Mistrz Polski. Do każdego spotkania trzeba podchodzić tak samo i na Piasta pojechaliśmy tak, jakbyśmy jechali na Legię. Nie można sobie wybierać w tej meczu, bo w ten sposób nie da się grać w Ekstraklasie na tak wysokim poziomie. Może to nie jest Premier League czy Liga Hiszpańska, ale wiadomo, jakiś poziom trzeba reprezentować i tak jak mówię, tutaj nie było takiego strachu, chcieliśmy po prostu jechać i wygrać i to w tym momencie jest najważniejsze, bo na koniec sezonu nie będzie pamiętać, że prościej w 90 minucie i wygraliśmy 2-1. Liczą się punkty. Słuchajcie, chciałbym wrócić do obrony. To jest, można powiedzieć, jedna z najmocniejszych tutaj stref widzenia. W zeszłym sezonie pamiętam sytuację, kiedy Hugo Łukasz w meczu z Lechem Poznań, interweniując, można powiedzieć kolokwialnie, uszkodził na tyle Bosackiego, że ten został wysłany do szpitala. Teraz w Gliwicach sytuacja była podobna. Toma Figel interweniował i z Błazienia posłał, można powiedzieć, do lekarza. Czy właśnie taka gra powinna cechować obrońcę? Twarda, zdecydowana? Jakie cechy powinien mieć obrońca? Na pewno powinien być zdecydowany i powinien grać tak, żeby przeciwnik na boisku nie mógł poczuć tego, że on jest w jakimś momencie niepewny, czy ma jakąś chwilę zawahania. Jak idzie, to idzie do końca, jak nie idzie, to nie idzie wcale. I tak jak ta decyzja podejmowana przez niego na boisku musi być w 100% pewna, że dokończy się powodzeniem, bo tak jak wcześniej mówił, że to obrona to jest taka strefa, że nie ma miejsca na błędy. Tam każdy błąd może się stracić, skończyć stratą bramki. Właśnie, Mariuszu, a jak to wygląda z perspektywy napastnika? Gdy się widzi w meczu takiego przeciwnika, obrońcę, stopera, który zainterweniował w ten sposób tak ostro, zdecydowanie, że uszkodził, można powiedzieć, kolegę z drużyny, czy nie ma takich obaw, żeby do tego obrońcy znowu podchodzić, że być może to się może powtórzyć? No, myślę, że tutaj zawodnicy z takim charakterem nie mogą dać w piłkę, bo tutaj, jeżeli się wychodzi na boisko, to trzeba być przygotowanym na taki scenariusz. Czasami się mówi, że piłka nożna to nie szachy i rzeczywiście czasami wręcz to przypomina walki MMA, ale tak jak mówię, sędzia zawsze jest i nad wszystkim czuwa. Tutaj niefortunne zderzenie głowami, bo Tomas Siły nie atakował głowy z Bozienia, tylko piłkę i zderzyli się. W tym przypadku wyszło tak, że Damian był zalany cały krwią, ale z tego co wiem, za 2 tygodnie wróci do pewnego i dalej będzie mógł kontynuować grę. Także nie było to na tyle poważne starcie, żeby wykluczyło go do końca sezonu czy do końca tej rundy. Gratulowaliście później Tomasowi Fibolowi, że jednak mimo wszystko utrzymał się na nogach, jakoś dawał radę po tej interwencji, bo nie poczuł się aż tak słabo jak z Błaźnią, że musiał zjeść boisko, prawda? Przede wszystkim Tomas nie miał rozciętej głowy, a z Błaźnią był cały zalany krwią. Tutaj nie było żadnej mowy, żeby dalej kontynuował grę. W przypadku Tomasa była to kwestia, czy da radę, czy nie ma zawrotów głowy, czy czuje się na siłach i zdecydował, że będzie kontynuował grę. I myślę, że ta sytuacja nie miała żadnego wpływu na jego późniejsze zagrania, bo grał tak jak grał w poprzednich meczach, czyli pewnie zdecydowanie. Słuchajcie, wypowiadając, jak jesteśmy przy temacie obrony, Hashim Abbas. Może wiele osób zarzuca mu błąd przy tej bramce, którą stracił w Gliwice. Słuchajcie, jak to wyglądało w waszej perspektywie. Po meczu był źle się czuł, był kontuzowany. Obecnie gra z wami na treningach? Nie, teraz z Haszem właśnie od razu po meczu został skierowany do lekarza i nadal czeka na diagnozę, czy będzie gotowy do następnego meczu, czy nie. Na pewno na boisku, z mojej perspektywy, ta sytuacja wyglądała tak, że
we wcześniejszym kontakcie z przeciwnikiem było widać, że doznał urazu i w tej sytuacji akurat nie wiem, czy to była bezpośrednia przyczyna tego, że tej piłki nie wybił, czy nie, ale na pewno było widać, że coś jest nie tak po jego zagraniu. Z kolei po kontuzji wraca do składu Kuba Bartkowski. Powiedzcie mi, poradził sobie w tym spotkaniu? Dał radę? Widać było jednak to, że leczył niedawno kontuzję, czy grał tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni? Po samej grze było widać, że grał swoje, czyli pewnie zdecydowanie. Myślę, że jedynym tutaj znakiem na to, że nie trenował wcześniej, był skurcz w 80 minucie. Nie był w stanie kontynuować gry na 100%, dlatego trener zadecydował, że będzie po prostu biegał między obrońcami rywala. Dość taka kuriozalna sytuacja, ale nie mieliśmy już zmian. Jeżeli Kuba nie był na 100% gotowy, a był chociaż na to 90, to trener postanowił, żeby został na boisku, bo zawsze gra w 11, to nie jest to samo, co gra w 10. I tak jak mówię, na pewno Kuba się przydał w tych końcowych minutach, bo z przodu troszeczkę zamieszania w grę defensywną Piasta wprowadził. Ale tak jak mówię, do samej gry jego nie można moim zdaniem się przyczepić. To też jest bardziej pytanie do trenera, ja tutaj nie chcę oceniać, ale myślę, że tak jak mówię, ten skurcz to był spowodowany tym, że wcześniej nie uczestniczył w treningach. Słuchajcie, przed chwilą o Kaczy mówiło się, że to jest zawodnik z drugiej ligi maltańskiej, że to jest zawodnik, który sobie generalnie widzę, więc się nie poradzi. Natomiast wielu ekspertów teraz twierdzi, że to jest jeden z najlepszych defensywnych pomocników. Zgadzasz się z tym? No na pewno pewnie jak przychodził tutaj do Łodzi, to potrzebował trochę okresu na aklimatyzację właściwą. Gdy już się zaaklimatyzował, trener postanowił, że zmieni mu pozycję z napastnika na środkowego pomocnika. Jaki to przyniosło efekt, chyba wszyscy widzą po tym, co Pejnic prezentuje w tym sezonie. Właśnie słuchajcie, jak to jest. Przychodzi nowy zawodnik Dewidzowa Łódź. Wchodzi do szatni, pierwszy raz go widzicie. Witacie go oczywiście. Pomagacie mu jakoś później rozwinąć się tutaj, rozwinąć skrzydła, zaklimatyzować się. Jak to mniej więcej wygląda? Spotykacie się później ewentualnie, rozmawiacie, pokazujecie, co należy robić, nie wiem, w tym mieście? No w przypadku Prince'a, jeżeli pan to ma na myśli jego osobę, to na pewno do drużyny powinien się wprowadzić w ugołkach, bo są jednej narodowości, rozmawiają w jednym języku i nas osobiście jeszcze nie było wtedy w drużynie. Kiedy Prince przychodził do Widzewa, ale tak się domyślam i wiem, to dzięki Ugo też tutaj pozwolił się ją zaaklimatyzować. Prince jest takim nietypową osobą, ponieważ siedzi cichutko sobie w szatni, nie za dobrze rozmawia po polsku, także bardziej komunikuje się tylko z zawodnikami, którzy rozmawiają po angielsku. To jest na pewno bardzo sympatyczna osoba i na pewno nie miał żadnych, już jestem przekonany, że nie miał żadnych problemów z aklimatyzacją. Słuchajcie, zawodnicy, właśnie ci, którzy są spoza granic polskich, którzy nie znają języka polskiego, uczą się języka polskiego tutaj u nas widzę. Wiadomo, jak im idzie, wiecie, już próbujecie się z nimi po polsku porozumiewać, znają już jakieś słowa. Myślimy, że najlepiej to wychodzi młodym Brazylijczykom, którzy przyszli, bo poza tym, że mogą się nauczyć polskiego, też sprawiają to radość, tak? Jak mogą porozmawiać z kolegami z zespołu w tym samym języku, nawet jeżeli dobrze tego języka nie opanowali. Więc na pewno nie tylko oni, ale wszyscy robią coraz większe postępy, co pomaga zdecydowanie w komunikacji między nami na boisku. Jeśli mówimy o postępach, ostatnio wielkie postępy można powiedzieć zrobił Maciej Mięcarz, prawda? To jest chyba teraz zawodnik, od którego można powiedzieć, że trener Łuczkowski rozpoczynał ustalanie składu na każdy mecz. Jest pewny w swoich interwencjach, co podkreślają nawet eksperci, którzy dotąd Widzewowi nie byli zbyt przychylni. Słuchajcie, jeszcze kilka sezonów temu wśród kibiców panowało takie stwierdzenie Mielcarzyć. Nie wiem, czy słyszeliście, czyli popełniać kiksy, popełniać błędy. Po kilka takich sytuacji Maciejowi Mielcarzowi się zdarzało. Teraz widać tą poprawę. Jak myślicie, czyja to jest zasługa?
Przede wszystkim Maciej Niecoś, jeżeli dobrze pamiętam, popełniał błędy za kadencji trenera Czesława Michniewicza. Nie wiem, trzeba by tutaj się zapytać Maćka o jego samoistną ocenę, ale tak jak mówię, może na to miała wpływ zmiana trenera bramkarzy, zmiana trenera pierwszego. Może dlatego, że dostał szansę i przede wszystkim jest kapitanem zespołu, który też jakby buduje. Nie denerwuję was, jeśli mówi się o was dzieciaki Mączkowskiego, to chyba przywykliście, że takie stwierdzenia, prawda? Jesteście żołymi mężczyznami, można powiedzieć, a mimo wszystko określenie dzieciaki Mączkowskiego chyba trochę was denobilituje, czy raczej tak nie jest? No tak, to jest niespotykane, żeby w Ekstraklasie występowało aż tylu młodych zawodników, ale myślę, że to nie jest żadna hańba, tylko mobilizacja i tak trzeba do tego podchodzić w tym temacie. Widzę, że jest dwóch Brazylijczyków, z czego tylko jeden na razie się pojawił na boisku, mianowicie Alex Bruno. A co z drugim, co z Emersonem? Widzicie, no treningów normalnie trenuje, widać, że to jest talent taki na miarę Alexa Bruno, bo tak się podobno o nim mówi. Natomiast nie widzieliśmy go jeszcze na boisku, bo go widzieliście na treningach, jak sobie radzi? Na pewno umiejętności mają bardzo zbliżone. Myślę, że też jest kwestia pozycji, tak? Alex jest pomocnikiem, Emerson jest bardziej obrońcą, ze względu również na swoje warunki fizyczne, jakie posiada. Jednak zdecydowanie trudniej jest wejść młodemu, szczególnie zawodnikowi, na taką pozycję jak obrona, niż Aleksowi na pomoc, tak? Aleks wszedł, od razu dobrze wprowadził się do zespołu i to mu w naszym względzie pomogło. Emerson jest obrońcą podobnie jak ja, też ze względu na swoje słabsze warunki fizyczne, musi widocznie ten żył znaleźć, gdzie musi jeszcze widocznie trochę poczekać. Słuchajcie, wyobraźcie sobie drużynę bez Łukasza Brazia. To jest doświadczony zawodnik, który na pewno w trudnych momentach tę drużynę jakoś motywuje, dodaje sił, prawda? A ostatnio nawet wśród kibiców krążą takie pogłoski, że Łukasz Broś już po sezonie najprawdopodobniej mógłby zmienić klub. Wyobrażacie sobie drużynę bez niego? Myślę, że tak. Trener zawsze podkreśla, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale drużyna bez niego, jestem przekonany, żeby funkcjonowała, tylko tutaj teraz zadajemy sobie pytanie, jak ta prawa strona by funkcjonowała bez Łukasza. Tak jak mówię, u jego boku rozwijają się młodzi zawodnicy, prawi obrońcy, tak jak chociażby Patryk, którzy mogą się od niego uczyć. To też jest fajne, że mamy w swoich szeregach takiego zawodnika jak Łukasz, bo ci młodzi zawodnicy mogą podpatrywać wielu zagrań od bardziej doświadczonego kolegi. A tutaj dosłownie odpowiadając na pana pytania, to ten nie ma ludzi niezastąpionych. Mówiło się w poprzedniej sezonie, że widzę Wołomina 5 razy z drużynami, które grają ładną piłkę, taką mniej siłową. Czy obecnie też tak jest? Czy zauważacie takie coś, że jednak trudniej się bałem gra z przeciwnikami, którzy grają bardziej na siłę, którzy grają takie bardziej toporne, można powiedzieć, w futbol? Nie, myślę, że to nie jest taką główną przyczyną tego. Na pewno łatwiej się takiemu zespołowi jak widzę będzie grało z zespołem takim jak Lech, Legia czy Wisła, gdzie każdy punkt zdobyty będzie dla nas, a dużo ciężej się gra, jeżeli z takimi zespołami, które na przykład awansowały do ligi, czy gdzieś w danym momencie po prostu są niżej w tabeli, ponieważ media czy kibice oczekują w takich meczach, szczególnie tutaj u siebie, zwycięstw, tak? A w meczach takim jak z Lechem, z Wisłą, wiadomo, to co zdobędziemy jest dla nas i wiadomo, że do każdego meczu trzeba podchodzić tak samo. Słuchajcie, jak uważacie, jest drużynie widzowa piłkarz. W każdej drużynie można powiedzieć, że jest taki piłkarz albo dwóch piłkarzy, którzy są jakby liderami drużyny, prawda? Czy w drużynie widzowa też jest taki lider? Tak, oczywiście są przede wszystkim starsi zawodnicy, którzy rozmawiają w języku polskim. Wiadomo, jesteśmy w takim kraju jak Polska i nie może być inaczej. Także myślę, że tutaj tacy zawodnicy jak Maciej Mielcarz, Marcin Kaczmar, Łukasz Broś, Sebastian Dudek, to są tacy ludzie, którzy na pewno ciągną ten zespół do przodu i w tych trudnych chwilach w szatni czy na boisku potrafią podnieść
zespół i co jest bardzo też ważne w naszym przypadku młodych zawodników, że nam bardzo pomagają. Czym dla nas jest gra reprezentacji? To jest to, co jest najważniejsze, czy mimo wszystko jakoś, bo wielu zawodników odsuwa, że tak powiem, reprezentacji na bok, skupiają się głównie na grze w klubie. A dla was? Na początku, gdy ta reprezentacja się pojawiała, oczywiście jeździliśmy na każde zgrupowanie, każdą konsultację, ale teraz te reprezentacje juniorskie, a gry w Ekstraklasie można porównać. Oczywiście, gdy jest to jakaś ważna impreza, eliminacja Mistrzostw Europy czy Mistrzostwa Europy, przepraszam, to tutaj nie ma mowy. Jedziemy na reprezentację i nikt tutaj nie może mieć żadnych pretensji. Ale tak jak mówię, gdy mamy jechać na reprezentację i rozegrać jakieś mecz towarzyski, a jesteśmy brani pod uwagę w meczu na przykład z Legią, to zadaję pytanie każdemu młodemu zawodnikowi, gdy ma już tych meczy w reprezentacji około 40-50, co wybiera. I tutaj trzeba by się zapytać tych młodych zawodników, co wybrali. To nie jest tak na pewno, że tą reprezentację się odrzuca, bo to jest wielkie wyróżnienie i na tą reprezentację trzeba jeździć i nie można na pewno zrobić tak, jak zrobił to Wojtek Pawłowski, kiedy to napisał pismo do PZPR-u, że odmawia gry w reprezentacjach juniorskich. Tak po prostu robić nie można i to jest na pewno wielka kontrowersja z jego strony. Ale tak jak mówię, gdy ma się wybierać konsultacje bez meczu międzypaństwowego czy towarzyski mecz międzypaństwowy, a mecz ligowy przed 10-tysięczną publicznością, to jednak chyba wybiera się ten mecz z klasy. Patryku, właśnie mecz z Legią Warszawa, który mógłbyś w wyjściowej 11 wyzwolić, czy mecz eliminacji, chociażby powtórka meczu z Holandią w reprezentacji, to byłby. Ja może powiem tak, na pewno dla każdego młodego zawodnika mecz reprezentacji to jest ogromne wyróżnienie, tak? Bo zawsze te mecze powtarzają, że mecz reprezentacji nie zdarza się co tydzień, co dwa tygodnie czy codziennie, a w klubie jesteśmy praktycznie przez 365 dni w roku, tam nie licząc czasu wolnego. No, ale na pewno jest to ciężka decyzja i każdy zawodnik, myślę, czy tamten będzie miał własne zdanie na ten temat i zawsze będzie to wielki dylemat, czy wybrać grę z rozdzielką na piersi, co zdarza się rzadko, czy takie wydarzenie jak mecz z Legią przy komplecie widzów. Wiadomo, że dla każdego młodego chłopaka jest to duże wyróżnienie z jednej czy z drugiej strony, więc ja osobiście nie podejmuję się takiego wyboru, bo jeszcze nie byłem w takiej sytuacji i nie potrafię powiedzieć, czy bym wybrał grę w eliminacjach, powiedzmy, do Mistrzostw Europy, czy w meczu z Legią przy komplecie widzów. Na pewno to też by była wspólna decyzja, nie tylko moja, tylko ze sztabem, byśmy stwierdzili, co w danym momencie będzie dla mnie najlepsze. A czy nie uważacie, że czasem jest tak, że piłkarze właśnie wolno się skupić na klubie, a można powiedzieć, przechodzą trochę obok tej reprezentacji? Nie niby grają w tych meczach, ale w tych meczach reprezentacyjnych grają o wiele słabiej niż to, że prezentują się w klubie. Czy to nie jest też czasem tak właśnie, że wolą grać w klubie i tutaj pokazywać tak naprawdę swoje na 100%, a odpuszczają sobie reprezentację, bo nóż, załóżmy, jakaś kontuzja wykluczy ich z gry w klubie. Czy to nie jest też czasem tak, że sobie odpuszczają? Tutaj też zależy, o jakiej reprezentacji mówimy, bo gdy to jest dorosła, seniorska reprezentacja, tutaj nie ma żadnych problemów. Są przerwy na reprezentację i wtedy nie ma mowy o omijaniu jakiegoś tutaj meczu ligowego. Ale nawet reprezentacje juniorskie, jeżeli już się jedzie na tą reprezentację i chce się rozegrać ten mecz, to nie może być żadnego alibi, bo granie na alibi to jest takie granie, że gdy zawodnik uważa na siebie, to przeważnie jest tak, że doznaje kontuzji, a pojechać mecz i zagrać, bo trzeba, to lepiej w ogóle nie jechać. Takie jest moje zdanie. Lepiej zostać w klubie i tydzień intensywnie potrenować niż jechać na wakacje.
Słuchajcie, jak wspominacie, mecz eliminacji do Mistrzostw Europy teraz, które były już za wami, z Maltą, z San Marino oraz z Holandią. Który z tych meczów był dla was najtrudniejszy, najłatwiejszy? Zależy. No. Na pewno najciężej było się zmobilizować na te dwa pierwsze mecze z San Marino i z Maltą, bo jednak wiadomo, że do każdego meczu powinno się podchodzić tak samo, ale już pod świadomości ranga przeciwnika świadczy o tym, że no, zawodnicy niektórzy nie do końca podchodzą do tego poważnie, ale myślę, że w naszym przypadku, co świadczy o wynikach, było w 100% odpowiednie podejście. Na mecz z takim przeciwnikiem jak Holandia, jeszcze po zapewnionym awansie do dalszej rundy, to dla każdego piłkarza może być tylko samą przyjemnością. Właśnie sama przyjemność, to nie było trochę tak, że do tego meczu z Holandią podeszliście trochę za bardzo na ludzie, bo według ekspertów ten mecz z Holandią nie wyglądał wcale tak sobą w wykonaniu Polski. Mogliście ten mecz nawet wygrać w pewnym momencie, prawda? Tak, już wcześniej wspominałem, że w 88 minucie Martin Kolemański miał sytuację, piłkę meczową tak zwaną, w nazwie żargonie piłkarskim. No ale niestety nie strzelił i ten cios zadała Holandia. Jeden, a drugi to już była kwestia tego, że czy chcieliśmy zaatakować i zremisować to spotkanie. I tak jak mówię, tutaj szczęście w tym przypadku, tak jak na Gliwicach, na Piaście, to szczęście uśmiechnęło się do nas, to tutaj w tym przypadku nie mieliśmy tego szczęścia i przegraliśmy to spotkanie. A zdobyłeś bramkę jedynym na polskim spotkaniu z Holandią. Możesz przypomnieć, jak to mniej więcej wyglądało? Dostałeś podanie, przebiegłeś sporą część boiska po drodze. Powiem szczerze, że sam nie widziałem, kto zagrał tą piłkę, bo byłem odwrócony tyłem do gry. Po prostu zobaczyłem, że piłka toczy się obok mojej nogi, także zabrałem się, przyjąłem i na około 16 metrze uderzyłem wewnętrzną częścią stopą obok bramkarza. Doprowadziłem do remisu. Jeżeli byśmy zremisowali to spotkanie, ta bramka miałaby większe znaczenie, ale niestety przegraliśmy to spotkanie i ta bramka w zasadzie nic tutaj drużynie nie daje. Słuchajcie, gdyby zrobić ranking, takie zestawienie, na którym miejscu do nas polska reprezentacja młodzieżowa od lat 19 europejskich, więc skupmy się na razie na Europie, na którym miejscu mi się plasowała, jak myślicie? Na pewno jest ciężko odpowiedzieć, tak, bo nie widzieliśmy ani nie graliśmy ze wszystkimi przeciwnikami. Wiadomo, jak to jest w kategoriach młodzieżowych. Jedna reprezentacja U17 zdobywa tytuły i wygrywa wszystkie mecze, gdzie ta sama reprezentacja tylko w kategorii U19 może grać zupełnie inną piłkę i zupełnie inny styl. Zazwyczaj jest tak, że jednak ta selekcja i prowadzenie się jest takie, że wszystkie grupy w danym kraju, U17, U19 czy U21, grają podobnymi systemami i podobnym stylu, ale na pewno ciężko jest powiedzieć, kto w danym roczniku czy w danym kraju jest pierwszy, kto drugi i tak dalej. To się wszystko zmienia, jak to w piłce młodzieżowej. Słuchajcie, gdybyście dostali propozycję powołania na tą seniorską kadrę, powołanie do seniorskiej reprezentacji polskiej, tak jak chociażby Milik z Kulinka Zabrze, przyjęlibyście to powołanie, pojechalibyście na zgrupowanie, czy dalibyście sobie spokój, byście to myśleli, że załóżmy, nie jesteście jeszcze na to gotowi. Jak to wygląda w waszej perspektywie? Gdy ktoś tutaj był, no, to była w ogóle śmieszna sytuacja. Także według mnie to nie ma się nad czym tutaj zastanawiać. Bez zastanowienia, tak. Trzeba się pakować i jechać. Ja gdybym dostał takie powołanie, to tam pobiegł do Warszawy na to zgrupowanie, gdybym nie miał już pociągu. Także ja tutaj nawet bym się nad czym zastanawiał i w tym przypadku, gdybym miał wybór, widzę w Legii, a seniorska reprezentacja, to według mnie nie ma czasu na zastanowienia, tylko pakuje się i ale na zgrupowanie
z pierwszą reprezentacją. Mariusz, byś się zastanawiał po prostu również? Pobiegłeś wręcz do Warszawy, ścigali byś się na dwójkę dostali? Równie, jeżeli takie powołanie byśmy dostali, to tak, ale myślę, że jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o tej seniorskiej reprezentacji. Na razie jesteśmy i gramy z reprezentacją U19, ale to, co wam wcześniej powiedział, że tutaj sprawa Arka Milika pokazuje, jak blisko, a zarazem daleko się z tych młodzieżowych reprezentacji, czy z gry w Ekstraklasie do tego pierwszej reprezentacji. I na pewno tutaj ta sprawa pokazuje, że pół rundy czy runda w Ekstraklasie może zmienić życie takiego młodego chłopaka o 360 czy 180 stopni. Świetnie, panowie, przed nami mecz Widzewo-Łódź z Wisłą Kraków. Wisłą Kraków, która jeszcze kilka sezonów temu byłaby w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem, prawda? To już chyba nie jest sama Wisła co kiedyś. Przede wszystkim Wisła jest zawsze Wisła i tutaj, jeżeli przyjeżdża Wisła na Widzew, zawsze trzeba podchodzić do tego z wielkim szacunkiem, respektem, ale nie możemy się tutaj bać Wisły, bo w tym przypadku według mnie gramy lepiej niż Wisła i to zdarza się od niepamiętnych lat, chyba nie było mi jeszcze na świecie, kiedy Wisła przyjeżdża na Widzew, a nie jest faworytem, tylko Widzew jest faworytem. I tutaj chyba w tym przypadku tak będzie. Wisła przede wszystkim jest po przebudowie w trakcie okienka transferowego letniego i dopiero gdzieś wchodzi na te właściwe tory. Jeszcze nie znalazła recepty na wygrywanie tych meczy w Ekstraklasie, na powrót do tej swojej wielkości, ale myślę, że z każdym meczem będzie do tego wracała i my o to zadbamy, żeby jeszcze nie w tej kolejce wróciła do tej swojej dyspozycji. Słuchajcie, Wisła ma dwa razy mniej punktów niż Widzew, obecnie ma 8 punktów, jest na 12 miejscu. Nasz zespół z kompletem 16 punktów zajmuje 5 lokatę. Czy właśnie Wisła zasługuje na to miejsce w tej tabeli, biorąc pod uwagę chociażby tą połowę rundy? Na pewno to, gdzie jest teraz Wisła, wskazuje na to, w jakiej dyspozycji była rozpoczynając rozgrywki w tym sezonie. I to też pokazuje na to, jak ta liga jest wyrównana. Zespół w poprzednich 2-3 sezony temu walczył o najwyższe cele. W tym momencie po 7 kolejkach jest na tym miejscu, na którym jest. Czyli bliżej walki o utrzymanie się o spadek, co na pewno w przypadku Wisły w dalszej części sezonu nie będzie miało mowy, niż walczą te najwyższe cele. No właśnie, słuchajcie, jeśli chodzi o zawodników Wisły Kraków, to większość są doświadczeni zawodnicy, którzy w Ekstraklasie, można powiedzieć, spędzili już nie jeden sezon. Powiedzcie mi, na kogo będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę? Myślę, że od momentu przyjścia Maura Melisona do Wisły zawsze. On jest groźnym zawodnikiem, mimo że nie jest w formie, nie jest w swojej najwyższej dyspozycji, to zawsze trzeba zwracać na niego uwagę, ale tutaj trzeba zwrócić przede wszystkim cały zespół. Ale my patrzymy na siebie, a nienawiść oczywiście tej dualności trzeba wyeliminować. Myślę, że jeżeli my zagramy dobre spotkanie, to wygramy. Nie musimy się tutaj o nich dbać. Wspomniałeś o Małorze Meliksanie. Ostatnio, z tego co sobie przypominam, w meczu z Jagiellonią Białystoknią, można powiedzieć, piłkę meczową. Wyszedł sam na sam, można powiedzieć, z bramkarzem, no i nie wykorzystał sytuacji. Czy to może mieć wpływ, słuchajcie, biorąc pod uwagę jego doświadczenie na mecz z Widzewem, czy to może mu siedzieć w głowie, że była tam pod koniec meczu, bodajże 90 minuta, a on tej sytuacji nie wykorzystał, Wisła nie zdobyła 3 punktów, tylko zremisowała z, można powiedzieć, słabą granicą, jak byłem Polsce. Raczej nie, to już jest profesjonalna piłka i wiadomo, że po meczu na pewno jeszcze ten 1-2 dni, dopóki zespół Wisły nie analizował tego meczu z Jagiellonią, ta sytuacja mogła mu siedzieć w głowie, ale myślę, że od początku już tego tygodnia myślał tylko o meczu z nami i o tamtej sytuacji akurat już zapomniał i
myślał o tym, czy jeżeli taka sytuacja się zdarzy w meczu z Widzewem, jak to przeanalizować, zrobić tak, żeby w tym meczu tą bramkę zdobyć, jeżeli w takiej sytuacji akurat by się znalazł. Słuchajcie, ostatnie 5 spotkań Wisły Kraków to jest identyczne, może nie w kolejności, ale identyczne, jeśli chodzi o zdobycz punktową, co naszego Widzewa. 2 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka. Niby zdobycz punktowa taka sama w tych 5 ostatnich spotkaniach, a mimo wszystko czujecie się o wiele pewniej przed meczem z Wisłą. Czujecie, że to wy jesteście punktami, prawda? No przede wszystkim, jeżeli spoglądamy na tabelę, to pokazuje nam to obraz, w którym miejscu jesteśmy, ale tak jak mówię, ja bym tutaj nie patrzył na to, że Wisła jest 12 w tabeli i ma 8 punktów, czyli 2 razy mniej od nas, bo to naprawdę może nas zgubić. I ja bym tutaj patrzył, że to jest po prostu Wisła. Jestem przekonany, że nie będzie grać cały sezon w tym rejonie tabeli. Kiedyś to przełamanie musi przyjść, także tak jak mówię, nie spoglądałbym na to, że Wisła w tym momencie jest w dolnej części tabeli, tylko trzeba spoglądać na to, jakby była w pierwszej trójce, czy w górnych częściach tej naszej ligowej tabeli. Słuchajcie, kibice oczekują takiego momentu i mieli na taki moment nadzieję w tych pierwszych 4 kolejkach wygranych przez nasz zespół, że widzę, znowu wraca do tej świetności, znowu wraca do tej formy, znowu wraca do tego momentu w historii, kiedy zdobywał Mistrzostwo Polski. Czy wy też już mierzycie tak, że to powiem tą górną część tabeli? Myślicie, że będziecie się liczyć w walce o mistrzostwo, czy raczej spokojnie, stanowanie patrzycie na tę sytuację, która teraz ma miejsce? Nie, no raczej przed sezonem, gdzie się nie spojrzało, gdzie się nie wyczytało, to każdy spisywał zespół Widzewa jako głównego kandydata do walki o utrzymania, co pokazał początek sezonu. Myślę, że jesteśmy zespołem, który na pewno nie będzie walczył o utrzymanie, o wysokie cele też raczej będzie ciężko, ponieważ zespół w letnim okienku przebył bardzo dużą, jak na zespół Ekstraklasy, przebudowę i myślę, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, pozwoli nam do spokojnego ogrania przez cały sezon i nie martwienia się o tym, czy ktoś powie, że zaraz spadniemy, czy zdobędziemy mistrzostwo, tylko najważniejsze jest to, że mamy w tym momencie 16 punktów i mamy spokojną sytuację przed następnymi meczami. Nie musimy patrzeć na to, że ten mecz musimy wygrać, czy musimy zdobyć tyle punktów, żeby się utrzymać, czy coś. Gramy każdy następny mecz, do każdego następnego meczu podchodzimy tak samo i chcemy w każdym meczu zdobywać 3 punkty. Jeśli chodzi o kibiców, to szczególne emocje wywołują mecze zawsze z Legią Warszawa, bo to był zawsze odwieczny rywal Widzewa, szczególnie w tych czasach, kiedy Widzew zdobywał Mistrzostwo Polski, prawda? To zawsze Legia była gdzieś tam z tyłu albo kawałek przed Widzewem. Czy to dla Was też ma znaczenie? Są mecze, które są, załóżmy, jeśli chodzi o emocje, tak? Nie chodzi o zaangażowanie w grę oczywiście, bo do każdego meczu, tak jak wspomnieliście, podchodzicie z pełnym zaangażowaniem, ale jeśli chodzi o emocje, czy są jakieś takie mecze bliższe, można powiedzieć, Waszemu sercu, czy do których podchodzicie ze szczególnym, że tak powiem, nastawieniem? Wiadomo, że mecz z Legią to jest fantastyczne wydarzenie tutaj, że Legia przyjeżdża na Widzew, czy Widzew jedzie na Legię. Ja też byłem kibicem Widzewa, kiedy jeszcze nie trafiłem tutaj do tego klubu. Patryk, myślę, podobnie i... To doskonale rozumiecie, co chodzi o to. I wtedy spoglądało się na ten mecz, jakby ten mecz był większy rangi. I tak jak pan wspomniał, że gdzieś ten dreszczyk emocji pojawia się tutaj i jakby to spotkanie jest bardzo prestiżowe dla zawodników Widzewa, dla kibiców, przede wszystkim dla kibiców, a my zawodnicy możemy zrobić dla nich tyle, że oddamy wszystko, co mamy na boisku, zostawimy 100% zdrowia i będziemy starać się wygrać to spotkanie. Ja może tu jeszcze dodam tak, że ja pochodzę z Łodzi i
kiedyś, jak byłem mały, to właśnie przychodziłem na wizyt na sektor D i na pewno teraz jestem po drugiej stronie, tak? Jestem zawodnikiem Widzewa, wtedy byłem kibicem Widzewa. I na pewno podejście kibiców do takich meczów jak meczu z Legią czy Derby to są dwa mecze sezonu, a dla zawodników, jak się jest już zawodnikiem, to nie patrzy się na to tak aż tak, czy to jest mecz derbowy, na pewno też, czy z Legią, ale to jest kolejny mecz, w którym trzeba wygrać, tak? I zdobyć 3 punkty. Wiadomo, że za mecze z Legią czy z UKS-em, jak wygramy, nie dopiszą nam 9 punktów, czy też 6, tylko kolejne 3 punkty w każdym meczu. A dla tych ludzi, którzy przychodzą na stadion akurat na te mecze, to są dwa najważniejsze mecze sezonu. Właśnie, czy to jest tak, że faktycznie kibic jest 12 zawodnik, który potrafi podwieźć na buchu, który potrafi dodać skrzydeł, czy to jest jednak taki trochę limit, który warto obejść? Jak uważacie? Nie, myślę, że to jest prawda, że jeżeli krzyknie 10 tysięcy gardeł, to ten dreszczyk emocji się pojawia i wstępują w zawodnika nowe siły. Szczególnie to jest bardzo ważne, gdy zbliża się koniec spotkania. Także to nie jest według mnie żaden mit, który trzeba obalić, tylko rzeczywiście to jest prawda. Kibice widzę was szczególnie właśnie z tego słyną, że zawsze stawiają się w dobrych liczbach, czy to na wyjazdach, czy też na stadionie. Ten doping zawsze wywołuje pozytywne emocje, prawda? Patryku, czy wydaje ci się może tak, że to może też trochę przeszkadzać, załóżmy, drużynie przeciwnej, jeśli taki doping jest głośny, jeśli taki doping jest można powiedzieć, dekoncentrujący przeciwnika? Na pewno. Każdy zespół jest przyzwyczajony do tego, że jeżeli gra przed własną publicznością, to ci kibice wspierają ten zespół i jak tylko mogą. A gdy jeździ się do zespołu przeciwnego i ci kibice, zespół gospodarzy wspierają jeszcze mocniej, szczególnie gdy temu zespołowi idzie, tak, jest na fali, to każde krzyknięcie z trybun czy podpowiedź jest dla piłkarza bardzo mobilizujące. A znowuż dla zespołu przeciwnego, gdy trenerzy tego zespołu próbują coś podpowiedzieć z ławki, czy ktoś próbuje mu coś przekazać na boisku, a nie słyszy tego, tylko słyszy doping kibiców zespołu przeciwnego, to na pewno działa jakoś mobilizująco, ale też aż tak znowu już nie aż tak mocno, tak? Bo piłkarz, gdy już jest tam na boisku, nie do końca koncentruje się na tym, co dzieje się dookoła niego, nawet gdy krzyczy to 10 tysięcy kibiców, tylko stara się skupiać jak najbardziej na tym, co dzieje się na boisku. Słuchajcie, to na zakończenie bardzo prosiłbym was, żebyście jakoś zachęcili może ludzi, którzy chcą przyjść, a jeszcze nie są zdecydowani na mecz z Wisłą Kraków, bo to będzie naprawdę wielkie wydarzenie, można powiedzieć. To będzie już naprawdę przeciwnik z wyższej półki. Także zostawiam wam pole do popisu, co możecie tutaj powiedzieć w ramach zachęty. Nie wiem, jeszcze, że z naszej strony można powiedzieć tyle, że jest coś takiego jak widzewski charakter i w tych meczach tej rundy myślę, że choć troszkę próbujemy nawiązać do tego dawnego powiedzenia, które powstało, gdy Widzew walczył o najwyższe cele i grał do końca, nigdy się nie poddawał. Ze strony zawodników, w imieniu zawodników mogę powiedzieć, że tak jak mówię, będziemy walczyć do końca, będziemy walczyć o zwycięstwo i pokażemy ten widzewski charakter na boisku. Ja mogę tylko tyle, że godzina, dzień meczu i przeciwnik, jak z jakim będziemy grać, to już samo to powinno być motywacją dla kibiców, żeby przyjść tu na stadion i pomóc nam w kolejnym wygranym meczu. Właśnie, mecz Widzewa Łódź z Wisłą Kraków już najbliższy piątek na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Serdecznie na ten mecz Państwa zapraszamy, ja w imieniu naszej redakcji oraz zawodnicy, którzy obiecali nam dzisiaj, że zostawią na boisku 100% zdrowia. Serdecznie na ten mecz Państwa jeszcze raz zapraszamy i miejmy nadzieję, że będzie to mecz zwycięski dla naszej drużyny. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.